Wtorkową sesję Rady Miasta zdominowała dyskusja związana ze zmianami składu osobowego dwóch komisji Rady Miasta. Chęć pracy w Komisji Infrastruktury i Środowiska wyraziła radna Krystyna Witkowska, a radny niezrzeszony Krzysztof Głuc chciał zasiadać w komisji rewizyjnej. To jednak kontrowersji nie wywołało, radni zgodzili się na rozszerzenie liczby członków obu organów. Prawdziwe emocje pojawiły się przy punktach dotyczących zmian na stanowiskach przewodniczących. Klub Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej zawnioskował o pozbawienie funkcji radnej Teresy Cabały, która do tej pory stała na czele komisji rewizyjnej. Wnioskodawcy w uzasadnieniu jako przyczynę odwołania podali negatywną ocenę pracy przewodniczącej. Zwykle o osobach, które znam osobiście, wypowiadam się albo dobrze, albo w ogóle. Zatem tutaj nie będę się wypowiadał. I właśnie nie samo odwołanie, a uzasadnienie wzbudziły oburzenie wśród wielu radnych. Koledzy klubowi byłej przewodniczącej przekonywali, że jest ona najbardziej doświadczonym, merytorycznym i przygotowanym do sesji samorządowcem. Chcemy w tej chwili, żeby prezydent nie był poddany tak mocnej kontroli jak dotychczasowo. Chcemy panią odwołać. Ci, którzy dzisiaj będziecie odwoływać radnych, ani honoru, ani cnoty, ani wolności, ani zdrowej atmosfery, ani wielkości duszy, ani szlachectwa, ani prawości charakteru. To jest moja ocena sytuacji. Nie dziwię się, że chcą zmienić panią i dać kogoś quasi niezależnego, bo te wszystkie trudne pytania, które pani zadaje podczas sesji, na pewno zadaje pani również podczas komisji, na czele której pani stała. Uzasadnienia wniosku o odwołanie przewodniczącej Cabały bronił natomiast radny Leszek Zegzda. Jego zdaniem takie zmiany w składach komisji są naturalne, bo wynikają ze zmian układu politycznego w Radzie Miasta. Pani Teresa Cabała uprawiała politykę? No oczywiście, że tak. Pani Teresa ładnie przygotowała uzasadnienie dla uprawianej polityki przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Ale uprawiała politykę. Nie będzie i nie było krokodylich łez, skomentowała swoje odwołanie Teresa Cabała. Radna nie zgodziła się jednak z zarzutami działań o charakterze politycznym. Jej zdaniem zmiany w komisji rewizyjnej sprawującej kontrolę nad pracą prezydenta służą tylko temu, aby ukryć pewne nieprawidłowości. Powiedzcie prawdę. No wreszcie by wypadało, żeby pan prezydent dostał to absolutorium. No przecież o to chodzi. O sposobie odwołania przewodniczącej Teresy Cabały mówił natomiast radny Józef Hojnor. Wszelkiego rodzaju, proszę państwa, odnoszenia się, tak jak do tej pory one miały miejsce, moim zdaniem nie powinny występować w samorządzie i bardzo uprzejmie państwu przekazuję taką myśl na przyszłość, w tej, w następnych kadencjach, aby sposoby zmian czysto politycznych wynikających z układu sił w Radzie Miasta przebiegały w innej formie niż ta, która jest w tej chwili realizowana. Kolejnym przewodniczącym, który w trakcie ostatniej sesji decyzją radnych pożegnał się ze swoją funkcją, był Wojciech Piech, szefujący Komisji Infrastruktury i Środowiska. Uzasadnienie było identyczne jak w poprzednim przypadku, czyli negatywna ocena pracy radnego. Ostateczna decyzja o odwołaniu zapadła zdaniem radnego Prokopowicza po tym, jak przewodniczący Wojciech Piech zlecił prowadzenie komisji osobie do tego nieuprawnionej. Tylko przekazał to prowadzenie szeregowej radnej Iwonie Mularczyk, co jest po prostu niedopuszczalne. Jest to złamanie statutu. I tak na dobrą sprawę zmarnowaliśmy 2 godziny na to tylko, żeby porozmawiać, a komisja nie wyraziła zdania. Nie udało mi się dodzwonić wówczas do pana wiceprzewodniczącego Krzysztofa Dyrka. On może potwierdzić, że takie próby podjąłem. Nie zdołałem się już dodzwonić do radnego Jakuba Prokopowicza, ale nie sądzę, żeby aż tak wielką wagę przywiązywał do kwestii w kontekście, który określiłem. Wydaje mi się, że stać go na to, by mieć właściwą miarę rzeczy. Po głosowaniach, w których większość radnych poparła odwołanie przewodniczącej Teresy Cabały i przewodniczącego Wojciecha Piecha, radni klubu PiS zrezygnowali z pracy w Komisji Infrastruktury i Środowiska. Nie chcemy naszymi nazwiskami firmować tych wykazów, kwestii związanych ze sprzedażami działek, prywatyzacją dosłownie miasta. Nie będziemy brali udziału w pracach tej komisji, aby nazwiskami tych działań nie firmować, jak również kwestii związanych z opiniowaniem jakże ważnej kwestii przez Komisję Infrastruktury, czyli kwestii spalarni odpadów, ale na pewno będziemy się bardzo mocno przyglądać pracy tej komisji
z zewnątrz, natomiast już nie jako członek.